Dzień dobry Państwu, serdecznie witam na kanale CE Polska, czyli Centrum Edukacyjne Polska. Dzisiaj naszym gościem Arkadiusz Miksa, sekretarz generalny klubu imienia Romana Dmowskiego. Witaj Arkadiusz. Witam Ciebie, witam Państwa. Jesteśmy na początku miesiąca sierpnia, no to jest miesiąc, gdzie jest wiele różnych rocznic. Będziemy jeszcze się zajmować rocznicą stulecia Bitwy Warszawskiej, czyli Cudu nad Wisłą. Być może wrócimy do historii najnowszej, 40. rocznica porozumień sierpniowych i powstania Solidarności, ale dzisiaj, początek sierpnia, myślę, że warto byłoby porozmawiać o powstaniu sierpniowym w Warszawie 1944 roku. Było to dla wielu kolejne powstanie narodowe, klęskowe oczywiście, no bo większość tych powstań narodowych niestety to były klęski. I do tych klęsk powstańczych obóz narodowy miał zawsze bardzo negatywne podejście. Natomiast nie wszyscy przedstawiciele obozu narodowego mieli tak radykalnie negatywne podejście do tradycji powstańczej. Niektórzy widzieli pewne pozytywy tego typu działań insurekcyjnych i między innymi o tym porozmawiamy, chociaż na pewno do tej głównonurtowej, bym to tak nazwał, mainstreamowej w ruchu endeckim jak gdyby tradycji potępiającej tradycję powstańczą na pewno też się jeszcze będziemy odwoływać. Co to za środowisko, które no po pierwsze nie krytykowało tradycji powstańczej, a po drugie zaświadczyło swoim życiem i swoją śmiercią, że ta tradycja jest im bliska i że chętnie w tym wzięli udział. To środowisko, które mam na myśli, dość specyficzne środowisko, bo bym powiedział środowisko takie bardziej może nawet artystyczne niż polityczne, ale oczywiście umocowane jak najbardziej w strukturze politycznej. Myślę tutaj o środowisku czasopisma Sztuka i Naród, wydawane w latach 42-44 w trakcie II wojny światowej. I to środowisko i to pismo generalnie no, było wprzęgnięte w inną strukturę, w większą strukturę, mianowicie w Konfederację Narodu, która, jak wiemy, była emanacją ruchu narodowo-regionalnego Falanga, tak, czasu wojny. Posiadały strukturę polityczną, właśnie posiadało cały szereg pism i zarówno skierowanych do młodzieży, jak i właśnie to pismo Sztuka i Naród, ale też posiadało własną strukturę zbrojną, swoje własne zbrojne ramię. I tutaj też trzeba sobie powiedzieć, że przede wszystkim to wąskie akurat środowisko artystyczne no, miało te ciągoty, bym powiedział, do tego czynu, bym powiedział, powstańczego dużo, dużo większe, aczkolwiek sama struktura Konfederacji Narodu, mimo że przecież była emanacją ruchu narodowego i tej skrajnej formy, no, zachowywała się podczas II wojny światowej również w pewien sposób, nawiązując właśnie, bym powiedział, do tej idei tego czynu i takiego, bym powiedział, takiej postawy bym bliższej może właśnie tym środowiskom, które w okresie międzywojennym ONR zwalczało, tak? Mam tutaj na myśli środowiska sanacyjne, które kultywowały tą tradycję powstańczą, tych zrywów, zwłaszcza powstania styczniowego, które, jak wiemy, w wypadku powstania warszawskiego odegrało też swoją rolę, bo przecież jeśli rozmawia się z uczestnikami powstania warszawskiego i się mówi o tym, co ich inspirowało, no to oni mówią, że między innymi inspiracją było dla nich powstanie styczniowe, bo w tym duchu byli wychowywani. Jeszcze w latach 30. żyli ostatni powstańcy. Dokładnie, dokładnie tak. Koło 100 lat wtedy już mieli, ale nadal funkcjonowali. To środowisko właśnie Konfederacji Narodu z kolei też spotykało się i było pod wpływami właśnie też tutaj jeśli chodzi o szkołę, do której chodził Gajcy, właśnie to liceum, tak słynne, Ojców Marianów. I tam też przecież było muzeum w ogóle Traugutta i ojcowie tam, którzy tam byli, kultywowali też te tradycje, bym powiedział, z jednej strony patriotyczne, bo byli tą fasadą i wsparciem dla narodowców, a z drugiej strony jednak też mocno był ten akcentowany ten kult powstańczy. Czy to jest to samo liceum, do którego chodził Wojciech Jaruzelski? Tak, to jest to samo liceum, zresztą ta sama klasa, bo oni razem z Gajcem do jednej klasy chodzili, byli najlepszymi uczniami w tej klasie, także Jaruzelski wspominał właśnie o Gajcem jako uczniu, właśnie jako swoim koledze ze szkolnej ławy, tak, tego czasu. Mhm. I więc jakby też się to stąd brało i jeszcze przed właśnie wybuchem powstania warszawskiego, no właśnie dwukrotnie organizowano tak zwane, bym powiedział, wyprawy za Bóg,
wyprawy, które były organizowane i prowadzone przez te uderzeniowe bataliony kadrowe, ten słynny wymarsz uderzenia, zresztą z piosenki, mało kto kojarzy, piosenkę jakby znają, bo ona przeszła i nawet teraz jest współcześnie śpiewana, a mało kto kojarzy, z czego się w ogóle to wzięło, no właśnie z tych dwóch inicjatyw, tych dwóch wypraw za Bug, gdzie te oddziały miały walczyć zarówno z Niemcami, jak i z Sowietami, żeby podkreślić właśnie, że te ziemie, właśnie Kresy, to jest Polska i oni tego nie widzą inaczej, jak przy Polsce. Imperium Słowiańskie. Taki był cel i zresztą refren chyba się kończył: Imperium, gdy powstanie, powstanie z naszej krwi. Dokładnie tak. Takie były ostatnie słowa tego utworu. Te dwie wyprawy niestety zakończyły się katastrofą, ponieważ dlaczego się zakończyła? No dlatego, że po pierwsze ci ludzie wyruszyli, można powiedzieć, z Warszawy, kompletnie nie znając tamtych terenów, na wsparcie miejscowych struktur AK za bardzo liczyć nie mogli. Dlaczego? No dlatego, że ta organizacja wtedy jeszcze nie była w ogóle scalona w ogóle z AK, nie była w strukturach AK i bym powiedział, no środowiska na siebie patrzyły podejrzliwie, więc te oddziały zostały zdziesiątkowane. Udział w tej wyprawie, no chciało wziąć również udział środowisko sztuki narodu, zwłaszcza tutaj Trzebiński, Andrzej Trzebiński, inny wybitny poeta, teoretyk właściwie i jeden z takich, bym powiedział, najistotniejszych elementów od strony, bym powiedział, ideowej, nawet bardziej politycznej niż Gajcy, bo Gajcy był jednak mimo wszystko bardziej poetą niż ideologiem tego środowiska. No ale właśnie i obaj się wybierali, i Gajcy, i Trzebiński. Na szczęście władze Konfederacji nie zgodziły się, stwierdziły, że te osoby i ta ich działalność, którą prowadzą na taką skalę, na jaką prowadzą, są bardziej potrzebne w Warszawie. Oni to bardzo mocno przeżywali, że nie mogą wziąć udziału po prostu w tych wyprawach, więc zostali, no ale to też pokazywało, że tutaj nie było takiego, bym powiedział, klasycznego, racjonalnego myślenia a la Dmowski, tak? Pchnięto tych ludzi na ryzykowną wyprawę, ale jakby to też wynikało z tego, że to środowisko sztuki narodu podkreślało tą potrzebę czynu rzeczywistego i oni uważali, że muszą dać dobry przykład właśnie, że nie mogą tylko o tym pisać, bo byliby nieautentyczni w tym, co robią, tylko muszą dać dobry przykład. No i wybucha powstanie warszawskie, no i oczywiście oni jak najbardziej biorą udział i tutaj też no wpisuje się to właśnie w to wszystko, w ten tragizm, bo pamiętamy teraz głównie przede wszystkim o osobie Baczyńskiego. Baczyński był związany z lewicą, więc miał to szczęście, że po wojnie był, że tak powiem, pojawił się, prawda, jako, bym powiedział, jako element analiz w szkołach średnich, licealnych. Pokolenie Kolumbów. Tak, pokolenie Kolumbów był tutaj podawany jako ten przykład, jako przykład wybitnego poety. Natomiast, chociaż też co ciekawe, taką ciekawostkę znalazłem, że przecież mimo, że był socjalistą, to do jego matki jeszcze przez 3 lata po wojnie, choć było powszechnie wiadomo, że zginął, tak? Aparat komunistyczny jeszcze przychodził z wizytami sprawdzić, czy czasem się Baczyński jednak nie pojawił w domu, bo przecież wiadomo, chcieli go po prostu aresztować. Więc to też pokazuje skalę jakby tego terroru, że mimo, że się z tego środowiska lewicowego wywodził, to i tak był na celowniku i nie dowierzano do końca, czy by na pewno zginął. Był poszukiwany jeszcze przez 3 lata, ale właśnie, wracając do Gajcego. No więc Gajcy był narodowcem, więc no nie było dla niego miejsca, natomiast w wydanej kilka lat temu biografii poświęconej Gajcemu przez Stanisława Beresia, tutaj trzeba powiedzieć, że to jest obiektywny krytyk, bo on nie jest w żaden sposób związany ze środowiskiem narodowym, i Bereś pisze tam wprost, że według niego osobiście, a jest znawcą tematu, no Gajcy był poetą większego formatu niż Baczyński, no ale ponieważ na jego nieszczęście związał się z narodowcami, tak, no to ślad musiał po nim wszelki zaginąć. Dlatego cieszę trochę, że pojawia się ostatnio gdzieś tam ta jego twórczość, nawet przez jakiś, bym powiedział, czołowych polskich artystów są jego utwory wykonywane przy okazji rocznicy powstania, ale i nie tylko, więc to gdzieś jakiś dobry zwiastun, gdzieś to światełko w tunelu, więc że to środowisko zostało przypomniane. No i cóż, Gajcy ginie 18 sierpnia w trakcie tego powstania, ginie ze swoim kolegą Zdzisławem Stroińskim, który paradoksalnie był dłużej stażem i takim, bym powiedział, narodowcem głębszym niż Gajcy, bo Gajcy dołączył do tego środowiska w trakcie II wojny światowej, a Stroiński był jeszcze narodowcem, bym powiedział, w strukturach jeszcze sprzed wojny. Byli bardzo się, jak się tylko poznali, a co ciekawe, zapoznał ich ze sobą bodajże Władysław Bartoszewski, który też się wtedy tam kręcił wokół tych środowisk narodowych. No więc się zaprzyjaźnili i razem też mieli być w tym dywizjonie motorowym, najpierw w dywizjonie motorowym, ale zostali później pchnięci na odcinek, którym dowodził porucznik Nałęcz. Bardzo trudny i ciężki odcinek, który jakby blokował
przebicie się oddziałów tych pancernych z Woli, które potem jak dokonały rzezi Woli, po prostu tutaj szły w kierunku centrum i oni byli właściwie na takiej wysuniętej placówce, gdzie przez 12 dni się bronili, w takim, bym powiedział, w takiej reducie, można powiedzieć, w cudzysłowie, bo to była po prostu kamienica jedna odseparowana właściwie od całej reszty i odpierali kolejne ataki elitarnych oddziałów SS, a no tutaj też pokazuje to ten ich, bym powiedział, nonszalancję i romantyzm obu działaczy z sztuki narodu. Jeden miał z nich po prostu butelkę, jeden miał pistolet, a drugi miał granat. Tak byli wyposażeni i w ten sposób odpierali ataki oddziałów SS. I cóż, no w jaki sposób giną? No właśnie giną, co ciekawe, też temat też kompletnie mało znany, a bardzo ciekawy, bo giną na skutek tego, że Niemcy dokonują podkucia pod tą kamienicę, w której się bronili, jak już nie mogli przez nic znaleźć sposobu, jak to opanować, no to dokonali, powiedzmy, przekucia podkopu pod tą kamienicą i przyprowadzili po raz pierwszy podczas tego powstania, bo jeszcze później drugi raz ta samą metodę, z tej samej metody skorzystali, doprowadzili do tak zwanego wybuchu pyłu węglowego. To jest mieszanina pyłu węglowego w odpowiednich proporcjach z powietrzem, co powoduje, że po prostu w momencie zapalenia po prostu następuje wybuch, potężny wybuch, który doprowadził do tego, że ta kamienica po prostu no, obróciła się w perzynę. Po prostu świadkowie, którzy mówili, że lekko się najpierw uniosła po tym wybuchu, a później opadła, zwaliła się i pięciopiętrowy budynek po prostu zawalił się totalnie, nie było, jak to się mówi, z niego już co zbierać. No i oni zginęli przywaleni właśnie obaj pod gruzami tej kamienicy. Pierwotnie Niemcy tą technikę próbowali wykorzystywać podobno do zwalczania samolotów tego pyłu węglowego, ale to jakoś tam się nie sprawdziło, natomiast tu się sprawdzało doskonale. To jest to później drugi raz jeszcze zastosowali podczas powstania warszawskiego gdzieś przy jakichś wylotach jakichś kanałów, które w podobny sposób również wysadzili również tą samą techniką. Więc no, mówiąc właśnie o tych narodowcach, trzeba sobie powiedzieć, że no, oczywiście ten główny kierunek narodowy jak najbardziej był tutaj przeciwko powstaniu, ale kiedy wybuchło, oczywiście wzięli narodowcy w nim czynny udział i na najtrudniejszych odcinkach walczyli. Natomiast było też takie środowisko, bym powiedział, które być może to też właśnie się wynikało z tego, że to oni zwłaszcza mieli te dusze takie nonszalanckie, artystyczne. No, przecież wcześniej zginął też Bojarski przy składaniu wieńca z kwiatów pod pomnikiem Kopernika, bo również panowie nie przemyśleli tej akcji i też jeden z nich zginął na ten skutek, tak? Gajcy wtedy właśnie nie wytrzymał i strzelił do jakiegoś żandarma niemieckiego i tak też ta akcja kwiatów się niestety zakończyła, więc to było to środowisko o gigantycznym potencjale i artystycznym, poetyckim, ale również z bardzo ciekawymi wizjami na przyszłość w ogóle Polski. No i takie bardzo, bardzo skrajnie mocno zaangażowane, no poświęcające się, oddane sprawie, które bardzo aktywnie działało, poszerzało swoje horyzonty, było otwarte. No dość powiedzieć, że Gajcy nawet właśnie próbował wyzyskiwać po śmierci Trzebińskiego, który wcześniej był redaktorem, właśnie pozyskiwać Baczyńskiego. Szukał takiego porozumienia, bym powiedział, ponadpolitycznego i próbował w ten sposób wchłaniać aktywne, takie silne, bym powiedział, dominujące jednostki z tych innych środowisk. Czyli byli otwarci na jakąś patriotyczną lewicę. Byli otwarci na patriotyczną lewicę. Zresztą no, w tych czasach były te, spotykali się tych tajnych, bym powiedział, odczytach wierszy, czy nawet spektakle teatralne były odgrywane w domach i tam się spotykali, bo i z Miłoszem, który ich krytykował, pisał niechętnie, oni też krytycznie pisali o Miłoszu, ale jakby na ten czas wojny było takie zawieszenie broni. Pisali o sobie krytycznie, ale nie było takich niesnasek na taką skalę, żeby, że tak powiem, kompletnie udawali, że się nie znają, żeby nie podawali sobie ręki, czy żeby nie uczestniczyli w wspólnych przedsięwzięciach. Rozmawiamy o stosunku obozu narodowego do tradycji powstańczej, a w szczególności do powstania warszawskiego. Chciałbym cię zapytać, jaki był stosunek hierarchii kościelnej? W książce, którą w tym tygodniu odebrałem z drukarni, Druga wojna światowa, część trzecia, Jałta po 75 latach, jest twój artykuł dotyczący arcybiskupa Adama Sapiehy w Krakowie. Serdecznie polecam tą książkę. No ale wiadomo, wielu księży związanych z ruchem narodowym miało podobne zdanie, podobną opinię o powstaniach, jak właśnie władze obozu narodowego. Natomiast dzisiejszy Kościół częściowo chyba się mocno pogubił.
niektórzy biskupi mówią bardzo dziwne rzeczy na temat powstania. Trzeba się zastanowić, na ile są to w ogóle jakieś, nazwijmy to, katolicka interpretacja tego tak, faktu. Tak. Może i jakbyś mógł parę słów o współczesnych biskupach i to, co przy pisaniu tego artykułu możesz powiedzieć o stosunku kardynała księcia Sapiehy do powstania warszawskiego. To znaczy, mnie przynajmniej osobiście bardzo, że tak powiem, zbulwersowało informacja i właściwie fragment wystąpienia biskupa polowego Wojska Polskiego Józefa Gustka przy pomniku Gloria Victis, no, który w swojej wypowiedzi stwierdził między innymi, że jakby potępił czy zganił wręcz te osoby, które mówią o tym, że powstanie warszawskie było mordem na narodzie, twierdząc jeszcze coś takiego, że jakby społeczeństwo dojrzewało do tego przez te kilka lat do tego powstania, że społeczeństwo dojrzewało, więc chciałoby się po pierwsze zapytać, czy społeczeństwo również dojrzewało do tego mordu, który z tym wszystkim był związany, do tego wyniszczenia narodu, wyniszczenia miasta i tych najcenniejszych właśnie jednostek, jak chociażby ten Gajcy Trzebiński czy Baczyński. Czy to wszystko również, do tego wszystkiego również dojrzewało, bo wydaje mi się, że nie. I powiem szczerze, byłem zbulwersowany, bo ja oczekuję od hierarchii kościelnej, zwłaszcza tego najwyższego, bym powiedział, szczebla, tego, że to będą ludzie reprezentujący określony poziom, zarówno, bym powiedział, intelektualny, jak i duchowy, jak i moralny po prostu. I nie godzi się po tylu latach, wiedząc to wszystko, co już wiemy o tym powstaniu, no w ten sposób tego interpretować i zachęcać. A mówię to też w kontekście tego, co powiedziałem wcześniej, że żeby to się nie stało po prostu pożywką, odpukać, żeby, mam nadzieję, że do takiej sytuacji nigdy w naszej historii już nie dojdzie, ale żeby się to nie stało taką samą pożywką, te jego słowa. I teraz ten cały kreowany w pewien sposób według mnie kult powstania warszawskiego w to samo, co miało miejsce właśnie podczas tego powstania, kiedy to uczestnicy jego powoływali się na powstanie styczniowe. No przypomnijmy, powstanie styczniowe było powstaniem z gruntu tak naprawdę antypolskim, nie służyło w ogóle sprawie polskiej, w żaden sposób nie pchnęło sprawy polskiej do przodu, wręcz pogorszyło całą sytuację. Zostało wywołane, sprowokowane przez wrogów Polski. To powstanie warszawskie, no, miało podobny efekt, i natomiast no, jedno i drugie widzę, że jest kultywowane, zwłaszcza teraz od czasów, kiedy rządzi Polską neosanacja, no to powstanie styczniowe wraca, jest przypominane, zwłaszcza jeśli idzie o żołnierzom na łamach prasy wojskowej, można często czytać artykuły właśnie o powstańcach styczniowych i tak dalej. Nie ma w tym w ogóle żadnej jakiegoś zdroworozsądkowej krytyki tego wszystkiego i spojrzenia, więc byłem szczerze, bardzo mnie to niepokoi. Jeśli tak mówi hierarcha współczesny, no to ja mogę przywołać właśnie księcia właśnie Sapiehę, kardynała Sapiehę, no właśnie, który pełnił tą rolę, to o czym pisze, takiego nieformalnego przywódcy duchowego, ale też można było powiedzieć nieformalnego przywódcy tak naprawdę okupowanej Polski tego czasu. No i więc liczono się z nim i Niemcy się go przecież obawiali, mogliby go aresztować, że go nie aresztowali, w pewien sposób czuli jakąś taką estymę do niego i jednak, że jego aresztowanie mogłoby by w jakiś sposób przynieść też im problemy i kłopoty, ale no oczywiście cieszył się też estymą, jeśli chodzi o polskie państwo podziemne, więc po powstaniu warszawskim, kiedy miał być wyzwalany Kraków, nadchodził front, nadchodzili Sowieci. Struktury okręgu krakowskiego Armii Krajowej przyszły skonsultować to z Sapiehą, że no mają plan, taki zamysł, żeby wywołać powstanie w Krakowie. W którym to było roku? W 1944? W 1944, tak. W 1944. I jaka była decyzja, jakie było stanowisko Sapiehy? Sapieha jednoznacznie wypowiedział się przeciwko powstaniu. A nie mówił tego tylko w oparciu o te sygnały, które szły z Warszawy, tego, że ktoś tam gdzieś coś powiedział, że ktoś przemycił. On miał namacalnych świadków tego, co się stało w Warszawie, ponieważ był przecież bardzo głęboko zaangażowany w tą działalność, bym powiedział, charytatywną i tą działalność rozparcelowania, zagospodarowania tych ludzi, którzy byli po prostu wywalani właśnie między innymi po powstaniu warszawskim z Warszawy, tak? I on tym ludziom szukał, jak to się mówi, dachu nad głową w Krakowie, w okolicach Krakowa, i miał bezpośredni przekaz tego, co się stało w Warszawie, z tego całego tragizmu. I absolutnie powiedział, że w żadnym wypadku, żeby tego powstania nie wywołali. No i słusznie, że tego powstania nie wywołali, bo oczywiście miasto przy wyzwoleniu nie jest też tak, że zupełnie nie ucierpiało, jakby chcieli jedni, którzy mówią, że tam koniec miasto uratował, bo jednak to troszeczkę zostało nadszarpnięte, ale zdecydowanie nie ma w ogóle co porównywać do tego, co się stało w ogóle w Warszawie. I teraz sobie wyobraźmy, że nie dość, że mielibyśmy zniszczoną Warszawę, to jeszcze mielibyśmy zniszczony Kraków. Jak to się mówi, zostalibyśmy, mówiąc, prawie że z niczym, tak? Mówiąc o tych najcenniejszych, bym powiedział, dla Polski zabytkach, miastach, te, które nam zostały, no bo jeszcze przecież było Wilno i był Lwów, ale już nie, w tym momencie były, nie były w zasięgu, że tak powiem, naszym.
Więc zostalibyśmy tak naprawdę z niczym. I dlatego też chciałbym podać to właśnie biskupowi Polowemu Gustkowi jako przykład, że no byli wcześniej inni przed nim duchowni, którzy odgrywali istotną rolę w życiu polskiego narodu i państwa, którzy no potrafili zachować zdrowy rozsądek i właściwie ocenić sytuację. Szkoda, że po tylu latach, po tym wszystkim, co już wiemy, nie wiem, być może ksiądz biskup nie czytał na ten temat, może za mało czytał, nie wiem, czy być może, nie wiem, tak mu to zleciły władze państwowe z taką sugestią, żeby taki przekaz poszedł, że ktoś się mówi, podprogowy w tym kierunku. No ja się poczułem głęboko zniesmaczony i też to mówię w tym kontekście tego, że patrzę i każdy z nas, kto nie wiem, spaceruje po Warszawie, zwiedza Warszawę, przyjedzie, no to co jakiś czas natyka się na te informacje. Tu Niemcy podczas powstania rozstrzelali 40 osób, tu 60, tu 100, tu 200, tak? Mamy tam rzeź, mamy rzeź Woli, mamy rzeź na Ochocie, również 10 tysięcy ludzi. I ja to na to wszystko patrzę przez pryzmat zdrowego rozsądku pod tym kątem, że polecam, jak ktoś z państwa był, będzie, czy może zwrócił na to uwagę, tak jak ja zwróciłem, w Pradze, czeskiej Pradze. Tam też są tablice, bo tam też było wybuchło powstanie praskie przecież. Tylko że u nas, jak gdzie u nas jest na tablicy 40, 60, 100 czy 200 osób, no to w Czechach jest napisane, że tutaj podczas powstania zginęła jedna osoba, zginęły dwie osoby. Tak wyglądało powstanie w Czechach, ale ono efekt swój osiągnęło. A dlaczego? No dlatego, że wybuchło we właściwym momencie. Wybuchło w właściwym momencie, w Polsce tego myślenia zdroworozsądkowego nie było. Też dziwi mnie to w tym kontekście, że przecież nawet ci czołowi przywódcy i dzisiaj te postacie wybitne, ważne dla nas wspominane, jak chociażby generał Nil, który został odsunięty po tym, jak jeszcze przed wybuchem były te sugestie o wybuchu i on był przeciwko temu. On był przeciwko temu, mimo że przygotowywał na Białostoczyźnie struktury na plan burza, no to, że tak powiem, został później odsunięty, bo jednoznacznie wprost o tym mówił, że jest przeciwko planowanemu powstaniu. Więc to nie były odosobnione przypadki, więc takie krytykowanie teraz tych, którzy mówią, że to była martyrologia i zbrodnia na narodzie, ze strony hierarchii uważam za głębokie po prostu nieporozumienie. Czyli omówiliśmy mniej więcej stosunek, który się zmieniał i był różny w ramach środowisk narodowych, a także w natomiast ramach hierarchii. Może jeszcze dodam, że co do samych księży, że warto też o tym powiedzieć, że ponieśli ogromną daninę krwi, bo oczywiście wspierali zarówno ludność cywilną, ale również wspierali żołnierzy, jako szli na pierwszą linię, jako wsparcie. A co ciekawe, o ile Niemcy często wcześniej, powiedzmy, no tak jak kardynałowi Sapiesze czy innym hierarchom pozwalali działać i funkcjonować jakoś, powiedzmy, patrząc, porównując to do Sowietów, no to ten stosunek ich jednak mimo wszystko, trudno mówić, że był dobry, ale powiedzmy, no ciut lepszy niż Sowietów, no to w trakcie powstania można zwrócić uwagę na pewną prawidłowość, tu nagle role się odmieniły. Często było tak, że jak już powstanie kapitulowało i gdzieś, albo gdzieś wcześniej jeszcze Niemcy gdzieś otaczali i Polacy się poddawali, no to na przykład jeśli szedł cały oddział, no to oddział szedł na przykład do niewoli, a jak znaleźli księdza w tym oddziale, to od razu był rozstrzeliwany, więc księża byli wyjątkowo podczas powstania na celowniku Niemców. Mówię, o ile wcześniej ta sytuacja była taka, że w jakiś tam sposób, no mówię, daleko byłoby to, żeby powiedzieć, że szanowali hierarchów i w ogóle kościół w Polsce, tak, bo to byłoby, bym powiedział, obrazoburcze z mojej strony. Natomiast no gdzieś tam, powiedzmy, zachowywali czasem gdzieś tam tę odrobinę jeszcze jakiejś, o ile można mówić, jakiejś przyzwoitości. Tak teraz po prostu księża byli podczas powstania na celowniku Niemców jako pierwsi. Ginęli, jak była tylko gdzieś taka... byli szeregu i pierwsi byli do nich strzelani. Nie mieli w stosunku do księży żadnego respektu. Dokładnie tak, żadnego respektu. Byli po prostu zabijani w pierwszej kolejności. No właśnie, w powstaniu warszawskim zginął ksiądz Trzeciak, związany z obozem narodowym, autor wielu książek dotyczących problematyki polsko-żydowskiej. Zginął kapelan na Czerniakowie, ksiądz Stanek. Jego chyba akurat powiesili, zdaje się, na stule. Jest krzyż poświęcony jego śmierci u zbiegu ulicy Wilanowskiej i nie trasy Łazienkowskiej, tylko Wisłostrady po prostu. No, słynnym kapelanem, ojcem Pawłem, pseudonim Paweł, tak, był ojciec Józef Warszawski. No to też właśnie warto powiedzieć a propos tego, co mówiłem wcześniej, tej Konfederacji Narodu, że on był kapelanem właśnie Konfederacji Narodu. Napisał książkę, jak gdyby taką programową. Tak, i te idee uniwersalizmu, które głosił, stały się w ogóle, bym powiedział, taką też
wyznacznikiem też tego całego środowiska sztuki narodu, i więc ta jego wykładnia i ta jego myśl dotycząca uniwersalizmu, czyli obrania po wojnie w ogóle pójścia w kierunku trzeciej drogi, czyli ani faszyzm, ani liberalizm, tylko trzecia droga, tak? Miała być to trzecia droga właściwie w zarówno wymiarze, bym powiedział, takim ustrojowym, ale też w wymiarze gospodarczym, tak? Tak naprawdę obranie nowego w ogóle kierunku, czyli ani dzisiaj byśmy powiedzieli, ani kapitalizm, ani socjalizm też, ani faszyzm, ani liberalizm. Zupełnie trzecia, nowy, odrębny kierunek, i to właśnie on wszystko w ramach tutaj swojej pracy jako kapelan właśnie Konfederacji Narodów wdrażał, promował, a później właśnie, no, zresztą dostał przecież Krzyż Virtuti Militari, Za te swoje zasługi, zresztą jak wielu innych księży w trakcie Powstania Warszawskiego, więc tak, był na pierwszej linii. Co ciekawe, nawet w innych opracowaniach tego nie widziałem, a ostatnio znalazłem informację, że był przypisany przy nim, że w stopniu majora w trakcie powstania. Mhm. No właśnie, czyli różne były podejścia, chociaż jedno dominujące do tradycji powstańczej w obozie narodowym. O tym wszystkim żeśmy rozmawiali, do tych spraw będziemy powracać, bo moim zdaniem, jak się dzieją tak ważne wydarzenia, no to trzeba je w sposób krytyczny obejrzeć, jak to się mówi, ze wszystkich stron. A jeszcze oglądając, oglądając te same wiadomości, to samo wydanie wiadomości, gdzie występował biskup Guzdek, no to też mnie po prostu zszokowało ten materiał przygotowany dotyczący powstania, to pokazywanie właśnie tych grup rekonstrukcyjnych, gdzie ci powstańcy doskonale wyposażeni w niemieckie RKM, w pistolety maszynowe w ogóle, doskonale wyposażeni, i jakby żadnego odniesienia do tego, kłamstwo, że to jest po prostu kłamstwo, że po prostu, co, tak jak powiedziałem, no, o Gajcym i Stroińskim, jeden miał pistolet, drugi miał granat, i tak to wyglądało w praktyce, co dziesiąty z nich miał po prostu broń, tak, czekano na to, że jak któryś zginie, to ktoś inny przejmie po nim po prostu tę broń, i tak to wyglądało w praktyce, więc budowanie tego po prostu kultu, a później jeszcze organizowanie wieczorem imprezy, bym powiedział, na wesoło, bo tak to dla mnie wyglądało. Co prawda później poszedł już jakiś dokument, który już był mniej zabawny i trochę pokazujący rzeczywistość, ale tej, no, świętowanie na wesoło naprawdę Powstania Warszawskiego, uważam, że to jest po prostu, no budzi to po prostu mi niesmak, no bo to jest to po prostu nie na miejscu. Uważam, że oczywiście pamięć się należy, docenienie i podkreślanie, właśnie pokazywanie młodemu pokoleniu tego bohaterstwa i poświęcenia tych ludzi, ale też zdroworozsądkowe podejście do tego, bo ten optymizm i ta rzekoma radość, która była, że wybuchło powstanie, bardzo szybko, jeśli chodzi o ludność cywilną, się zmieniło, i ci ludzie, których tam, że tak powiem, witano kwiatami i całowano, kilka dni później już byli po prostu wyklinani przez ludność cywilną, bo ludności cywilnej nikt nie pytał o zgodę, czy wyraża zgodę na powstanie. Nikt nie zadbał o to, żeby ewakuować najpierw ludność i dopiero sobie później zrobić powstanie. W efekcie ginęły kobiety i dzieci. No jeśli Niemcy tłukli kolbami, zabijali gdzieś w pojedynczych budynkach, w szkołach po 300 dzieci w jednej egzekucji kolbami w brutalny sposób, no to pytam biskupa właśnie Guzdka, kto pomyślał o tym aspekcie tego Powstania Warszawskiego, tak? No i dlatego mówię, no jest to dla mnie niepojęte i patrzę na to po prostu ze smutkiem, w którą stronę to zmierza, bo oddzielić należy po prostu oddawanie czci i szacunku tym, którzy mówię, poświęcili swoje życie i mieli tą odwagę, bo nie wszyscy przecież też ją mieli, żeby natomiast ja bym patrzył na to, nawet to, co się działo w okolicy bardziej w Warszawie, mianowicie o Kampinosie. Tam się toczyły dużo większe walki, bym powiedział, które przynosiły dużo więcej ofiar, dużo więcej Niemców zginęło najprawdopodobniej w Kampinosie, walcząc z tamtymi oddziałami AK, które tam się zgrupowały, niż w samej Warszawie. Mhm. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję Państwu za uwagę. Moim i Państwa gościem był Arkadiusz Miksa. Dziękuję bardzo, Arku. Dziękuję Tobie, dziękuję Państwu. Zachęcam do oglądania naszych filmów na kanale CE Polska, czyli Centrum Edukacyjne Polska. Zapraszam na naszą stronę internetową oraz do naszej księgarni internetowej pod nazwą cep-sklep.pl. CEP, czyli tak jak skrót od Centrum Edukacyjne Polska, sklep.pl. A w nim, w tym sklepie, w tej naszej księgarni, między innymi książki wydawane przez nas, już pokazywana przed chwilą książka, tom trzeci o II wojnie światowej, także wcześniejsze dwa tomy dotyczące Piłsudskiego i sanacji, myślę, że również bardzo wartościowe i na czasie, jeden tom dotyczący Kresów Wschodnich Rzeczpospolitej. Tutaj też z moim artykułem o innym wybitnym duchownym, tak, o arcybiskupie Todorowiczu, także dwóch arcybiskupów, kardynał i arcybiskup, tak, na mhm. tych dwóch książkach, że tak powiem, przeanalizowałem ich dorobek i zasługi dla Polski. Zachęcam również do zainteresowania się książkami bardziej aktualnymi,
na przykład książka Grzegorz Braun, Nowa Normalność. To jest wywiad Tomasza Zomera z Grzegorzem Braunem. Również książka Fałszywa pandemia, krytyka tego fałszerstwa przez naukowców i lekarzy dokonana. Także książki Michała Krajskiego, doktor Michał Krajski, Okultystyczne korzenie światowej rewolucji, czyli ezoteryka w służbie postępu. Myślę, że bardzo ważna pozycja. No i tradycyjnie propagujemy książki pana Henryka Pająka, Państwo Polin w państwie polskim. Między innymi w tej książce jest słynny referat Jakuba Bermana z Wałbrzycha z 1945 roku, mówiący o tym, jak no, ma być rozwiązana sprawa żydowska w Polsce. Z innych książek to jeszcze może dwie polecę. Aryowie, Słowianie, Polacy, książka profesora Mariusza Kowalskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, pod tytuł Pradawne dziedzictwo Międzymorza, o wędrówkach ludów, narodów, o haplogrupach, o charakterze narodowym Polaków i innych, że tak powiem, naszych tutaj sąsiadów, oraz książka, w tej chwili mamy rocznicę operacji polskiej NKWD, kolejna książka przygotowana przez Tomasza Zomera, Dzieci operacji polskiej mówią. Jest to 45 świadectw dzieci, które przetrwały tą operację, często tracąc swoich rodziców, dziadków, i dają świadectwo tej tragicznej historii. Proszę Państwa również o wpłaty na nasze konto. Konto widać na pasku na dole ekranu. Są one potrzebne na rozwój naszej działalności statutowej, czyli działalności edukacyjnej, wydawniczej i medialnej. Dziękuję bardzo. Do widzenia.